Którą nogą wstałeś, którą nogą wstałaś, jaki będzie Twój dzień? To, jak rozpoczynamy dzień, bardzo często determinuje cały jego przebieg. Oczywiście może zdarzyć się tak, że kiedy wstaniemy wypoczęci, rozpoczynamy dzień pełni energii, w jego przebiegu zdarzy się coś, co spowoduje, że zejdzie z nas powietrze. Ale może zdarzyć się też tak, że po koszmarnej nocy. Wydarzy się coś, co spowoduje, że nabierzemy wiatru w żagle, że otrzymamy jakby zastrzyk energii, i będzie się nam chciało krzyczeć i śpiewać z radości. Jaki będzie twój dzień dzisiaj, 11 sierpnia 2020 roku. Jeżeli oglądasz z samego rana, ten. Przewodnik biblijny to znaczy, że jesteś pozytywnie nastawiony do tego dnia i bardzo dobrze. Ponieważ słowo Boże, które przewiduje na dzisiaj przewodnik biblijny z Biblią na co dzień, to fragment Psalmu 68, gdzie w wersie czwartym czytamy: Sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, i weselą się radośnie. Psalmy to ogólnie rzecz mówiąc pieśni. Pieśni o różnym charakterze: są wśród nich psalmy dziękczynne, pochwalne, ale także psalmy pokutne lub takie, które moglibyśmy nazwać pieśniami żałobnymi. Psalm 68 mówi jednak o tym, jaki powinien być człowiek sprawiedliwy, a więc człowiek wierzący w Boga, czyli ja, czyli ty, powinien wyrażać swoją radość z tego, że jest Bożym Stworzeniem i że może przebywać nieustannie w Bożej Obecności. Jest wiele chrześcijańskich pieśni, takich naszych współczesnych psalmów, które mówią o radości, których melodie są bardzo radosne i pozytywne. I myślę, że każdy z nas ma taką pieśń, która być może jest Jego ulubioną pieśnią którą, gdy sobie zanuci, albo zagra, bądź zaśpiewa, powoduje, że jego życie nabiera innych barw. Spróbujmy zajrzeć do naszej pamięci, albo do śpiewników, jakie mamy, i może przypomnieć sobie, zanucić, albo zagrać jedną z takich pieśni. Mi jako pierwsza do głowy przyszła następująca melodia. Jeżeli się uśmiechnąłeś, jeżeli wywołało to u ciebie pozytywne emocje, to bardzo dobrze, bo o to chodzi w chrześcijaństwie, abyśmy byli radośni. I o tym mówi też drugi fragment dzisiejszych, spośród dzisiejszych tekstów biblijnych, a jest to fragment listu apostoła Pawła do Filipian z czwartego rozdziału, z czwartego wersetu: radujcie się w panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Myślę, że ten fragment biblijny nie wymaga żadnego teologicznego komentarzu czy wykładu, ponieważ są to raczej słowa życzenia, życzenia na każdy dzień dla każdego człowieka, dla człowieka wierzącego. Życzenie tego, abyśmy byli świadomi, że Pan Bóg jest przy nas wtedy, kiedy wstajemy rano z łóżka, niezależnie czy prawą, czy lewą nogą, ale także wtedy, kiedy kładziemy się spać. Pan Bóg jest z nami wtedy, kiedy przeżywamy swoje wzloty, swoje radości, ale także wtedy, kiedy jest nam smutno, przykro i źle. Życzę Ci, aby każdy Twój kolejny dzień wypełniała. Boża radość, bo ona jest jak rzeka, która chce wypełniać całe nasze życie. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam: radujcie się. Zostańcie z Bogiem. Niech Bóg Was błogosławi i niech daje Wam radość każdego dnia. Amen.